Znajdujemy się na drodze powiatowej w Polubicach, na tak zwanym Mierzwinku, tak u nas potocznie się mówi. To fragment drogi powiatowej, który łączy kolejną drogę powiatową z drogą tak zwaną skośną, drogą gminną. Jest to fragment ponad kilometrowy. Był to najgorszy kawałek drogowy, jaki myśmy mieli. Zresztą tak jak Państwo tutaj widzicie za mną, ta droga była w fatalnym stanie. Tu się dało jechać 20-30 na godzinę. Mieszkańcy postulowali już od długiego czasu, żeby coś z tym odcinkiem zrobić. Cieszę się bardzo, że udało się w tym roku ten kawałek drogi zmodernizować. Tak jak widzimy, w tej chwili położona jest na części pierwsza warstwa kamienia, 10-centymetrowa warstwa. W tej chwili na drugiej części drogi jest kamień rozkładany. Na to pójdą dwie warstwy masy bitumicznej. Także będzie to zgoła inna droga. Chciałbym podziękować serdecznie zarządowi powiatu bialskiego na czele z panem starostą Mariuszem Filipiukiem za to, że udało się wygospodarować środki i wspólnie z powiatem możemy tą drogę zmodernizować. Jestem wdzięczny również za to, że to jest w kolejnym roku kolejny odcinek drogowy. W ubiegłym roku przy szkole w Polubicach udało się prawie 700 metrów drogi, również może nie w tak złym stanie jak ta, ale rzeczywiście tutaj mieszkający są bardzo zadowoleni. Oni nawet w pewnym momencie przestali wierzyć, że z tym się coś stanie. Kiedy ogłosiliśmy im, że będziemy modernizowali, w zasadzie powiat przy naszym udziale modernizował ten kawałek, to naprawdę z wielkim zadowoleniem przychodzili, ja w tej chwili przychodzą i dziękują. Także jeszcze raz wyrazy wdzięczności panu staroście i oczywiście pani dyrektor Beń, pani dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, bo to tak naprawdę zarząd jest realizatorem i wykonawcą tej inwestycji. Także cieszę się bardzo, bo to naprawdę był najgorszy fragment drogowy na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo.